Jesteśmy po meczu w Warszawie. Legia Warszawa wygrywa z Wartą Poznań 1-0. Mecz w strugach deszczu kończy się skromnym, ale jakże cennym zwycięstwem Legii. Legia po tym spotkaniu plasuje się na pozycji lidera, natomiast dodam od razu, że Raków Częstochowa gra w poniedziałek z Miedzią Legnica, a zespół spod Jasnej Góry traci tylko punkt do Legii, więc no, nie chcę nic krakać, ale nie wiem jak długo potrwa to liderowanie w wykonaniu stołecznego klubu. Mecz z Wartą, mam wrażenie, przynajmniej taki pierwszy wniosek, który mi się nasunął po spotkaniu, że gdyby to był mecz w poprzednim sezonie, pamiętamy jak to wyglądało w wykonaniu Legii. Oczywiście drużyna grała obiektywnie rzecz ujmując bardzo słabo, natomiast też przez drużynę przetoczyło się pasmo nieszczęść. Gdyby to było w zeszłym sezonie, Legia pewnie by przegrała. Oczywiście nie ma co gdybać, natomiast mam wrażenie, że dużo, właściwie kupę szczęścia miała Legia w tym spotkaniu, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy było bardzo dużo niepotrzebnych strat, prostych błędów. Warta przy drobnym nacisku już piłkę odzyskiwała i szukała szansy z kontr. Bramka Rosołka, jedyna w tym spotkaniu, domenomen bardzo efektowne trafienie i ciekawa próba, no bo jednak zaryzykował ten napastnik. Pierwszy gol Rosołka w tym sezonie daje Legii zwycięstwo. Pierwsza połowa była dużo lepsza w wykonaniu Legii. Mam wrażenie, że stworzyła sobie kilka niezłych sytuacji, powinna wyjść na dwu, albo nawet trzy bramkowe prowadzenie. W drugiej Warta szukała swoich szans, świetnie wyglądał duet napastników, Enis Destan dokoptowany do Adama Zrelaka. No już w końcowym fragmencie gry oczywiście Dawid Szulczek szukał jakiegokolwiek pozytywnego, powiedzmy, wyniku i gdzieś tam w poszukiwaniu remisu wpuścił tego drugiego napastnika i rzeczywiście wyglądało to obiecująco. Kilka ciekawych prób, oczywiście Kacper Tobiasz do końca czujny, defensywa Legii, no nie ustrzegła się kilku błędów, ale generalnie też grała w miarę okej. Żadnego piłkarza indywidualnie bym nie wyróżnił, dobry był kolektyw, natomiast jeszcze raz mówię, wygrała Legia mądrością, skromnością, taką ekonomią, ale też dużym szczęściem, bo mam wrażenie, że gdyby takie mecze, no tak jak powiedziałem wcześniej, były w zeszłym sezonie, albo czasami się zdarzają mecze podobne, których Legia po prostu by nie wygrała. Natomiast zwycięstwo jest cenne, to się ceni, to zapamiętamy. Tak wygląda tabela po tym spotkaniu. Legia Warszawa oczywiście na fotelu lidera, to jest pierwsze miejsce. Warta natomiast miejsce 12. Podopieczni Szulczka nie wywożą nic z tej delegacji. Wiemy jak ta drużyna rewelacyjnie punktowała. No trzeba to powiedzieć, że rzeczywiście te wyjazdy były niezłe w ich wykonaniu, bo to są 4 zwycięstwa przed tym meczem na wyjazdach, 1 remis i 1 porażka. Legia Warszawa wygrywa, Warszawa się cieszy, Warszawa jest na fotelu lidera. Ja natomiast Wam dziękuję za podcast, zachęcam do innych materiałów, do śledzenia kanału, do subskrypcji, lajków i widzimy się w kolejnych filmach.